Hej, tu ja, The Secret LPS. Dzisiaj goszczę u siebie The Sheer LPS TV. Zapraszam cię. Okej. Okay. To nie przypadek, że mam takie same stroje. Dzisiaj porozmawiamy o... hejtach. Więc tak, porozmawiamy tylko o hejtach, ale to będzie bardzo ogólnie, ponieważ porozmawiamy o tym, co może wydarzyć się w szkole, na podwórku, no i wszędzie, gdzie mogą cię zhejtować. I w drugiej szkole oczywiście. Obie mamy coś do powiedzenia, więc ja zacznę, a skończysz Sheera LPS. Hejty, hejty i hejty. Wszędzie możemy je spotkać. Ashley? Ashley jest zmutowanym mutantem, jest twista! Hej, powiedzmy o pierwszej rzeczy. Pewnie wchodzisz do szkoły, przychodzi jakaś grupa chłopaków. Sheera LPS cały czas tutaj nam się śmieje za kulisami i nie da się jej uspokoić. Więc jeśli ona się tam pojawi w tle, to się nie przejmujcie. Cicho. Więc tak. Wchodzisz do szkoły, przychodzi do ciebie grupka osób z swojej klasy i mówi. A raczej zaprezentujmy to na figurkach. Jo! Gdzie widzieliśmy twoje wędzne odcinki na YouTubie? Odpowiedź zła. Idź do swoich nędznych widzów i się poskarż. Odpowiedź dobra. Mam do tego, czy nagrywam, czy nie. Nie musicie tego oglądać. Możecie hejtować, co robić chcecie, ale nie czepiajcie się mnie w szkole. To moja sprawa, co nagrywam i co wrzucam na YouTube. Tym bardziej, że mi się to podoba. Matko, dziewczyna w twoim wieku bawi się z zabawkami dla dzieci. Co ci to przeszkadza? Czy pytałam się ciebie o zdanie, czy tobie to się podoba? Nie. Więc ja ci powiem, wypier papier. Opowiem wam moją smutną historię. Przygotujcie chusteczki. Samobójstwo. Wenus nie! Wenus tak. Więc wiadomo, że ta historia była trochę przesadzona, ale zawsze jeśli nie jesteśmy przygotowani na hejty i tak tego typu rzeczy, może to się odbić na naszej psychice, ponieważ ktoś hejtuje tak naprawdę zazdroszcząc albo po prostu z nudów. Więc tak, lepiej na hejty odpowiadać miło i jeśli jesteście mądrzejsi, nie zwracać na to uwagi. Idziecie sobie przez park, spokojnie wracając ze szkoły, a nagle do was podchodzi banda chuliganów. Widzieliśmy twój nędzny kanał na YouTube i twojej siostry. Uważać się za nie wiadomo kogo i za jakie nie wiadomo śmieszne. Chodźcie chłopcy, pokażemy im, jak naprawdę powinno się nagrać filmy na YouTube. O co nam chodzi? Wypier papier od mojej pasji! Jeny, to, że nagrywam LPS, to nie znaczy, że macie się czepiać. Boziu, debile z was i ptasie muszki. Nie chcę się z wami gadać. Nara! Tak powinniście postąpić. Jak ja, ha ja. No to pa! Znalazłem was i co? Która mi pokaże teraz, która jest taka dziarska? Odpal się od nas i od mojej siostry, debilu, baranie, dziekru. Dupku.